Cześć, witajcie, z tej strony Mafiasolec i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015, ale dzisiaj to nie będzie taki zwykły odcineczek, a mianowicie ukazał się kolejny DLC, tym razem to Holmer, no i dzisiaj sobie przetestujemy, zobaczymy co nowego, co fajnego i czy opłaca się naprawdę go kupić. Na pierwszy rzut oka powiem wam, że jestem mega zadowolony, jest kilka fajnych maszynek, które można wykorzystać na dużych gospodarstwach, nowych seriach, także no dobra, przenosimy się od razu, zaraz wam wszystko zaprezentuję. Także mamy ogólnie, jak widzicie, tutaj dużego Holmerka, zaraz do każdej serii sobie wersji przejdziemy, tutaj jak widzicie mamy... oj, tutaj był oryginalny, do zboża, do wszystkiego, także po kolei lecimy sobie. Ogólnie to mamy jako ciągnik, taki tak zwany Terra Verite 600, i tak, do niego możemy założyć oto taki, jakby to można powiedzieć, przyczepę. Ta akurat jest tylko do wożenia buraków cukrowych, także przetestujemy sobie ją za chwilkę, jak nakopiemy coś Holmerem. Jeśli chodzi o animację, naprawdę fajna się wydawała, gdy sypałem z samego Holmera. Tutaj, no, powiem wam, że wreszcie jakiś Holmer fajny się ukazał. Wreszcie coś do kopania buraków. T440. Wszystko sobie zaraz w sklepie, kochani, zobaczymy. Cena 458 tysięcy. No, jak widzicie, troszkę tańszy od oryginalnego Grimme. Ale jeśli chodzi o fizykę i jazdę, o wiele, wiele fajniejszy. Więc nawet i dla samego Holmera opłaca się kupić ten DLC. Header 4,5 metra. I tak, powiem wam, że no jeśli chodzi o wygląd, naprawdę bardzo fajnie zrobione. Kolejny, można powiedzieć, że dodatek, który jest no na duży plus, bynajmniej dla mnie, nie wiem jak wy to ocenicie, musicie się sami, albo po tym odcinku, albo jak ktoś sobie go sprawdzi. No, powiem wam, że dopracowany jest mega, ale to najpierw sobie tak, wiecie, a może teraz właśnie, przedstawimy każdego po trochu i będziemy sobie tu jeździć. Mamy ogólnie 4 tryby jazdy, uciąg mamy na razie na 2 koła, teraz włączamy sobie uciąg na 4, na literkę Y. Jeśli chodzi o wnętrze, no jak sami widzicie, naprawdę mega, super to odwzorowali. Przydałoby się, o, 19 stopni, jak sami widzicie, no wszystko idealnie działa, rzekłbym tak. Jeszcze mam ten mod kamerki, także fajnie się wszystko w środku rusza. Jak widzicie tutaj animacje tam od cięcia liści bodajże, jak dobrze widzę, nie znam się, ale chyba tak. Tutaj cała deska rozdzielcza, wszyściutko, mamy pięknie pod ręką, idealnie dopasowane jak do tego modelu. Kiedyś siedziałem w takim, na jednych z pokazów. O, dobra, podniesiemy sobie. Zaraz sobie sprawdzimy inny tryb. Teraz możemy wziąć sobie... O, jak widzicie, psichut. Ja nigdy na tym nie umiałem jeździć. Czekajcie, tylko teraz, czy będzie to w dobrą stronę? Nie, to nie ten psichut. O, ten będzie... Ten będzie chyba w tą. Zaraz zobaczymy sami. Wow. Czekajcie, bo muszę tu skierować. No i jest okej już. No jak widzicie, tutaj idealna typka, żeby wszystko widać wam nam ładnie z tyłu. Oj, troszeczkę mi się ominęło. Mówię, jakoś nigdy na tym psichodzie mi się dobrze nie jeździło. Nie mogłem tego ogarnąć, ale jak widzicie, no idzie idealnie. Nie powiem, fajna sprawa. No jak... No co ja mogę wam dużo o tym powiedzieć? Dopracowany jest chyba idealnie. Nic lepszego tutaj nie potrzeba, jeśli chodzi o animację. No sami zobaczcie, wszystko tutaj ładnie, pięknie chodzi. Animacja wciągania buraków. Tutaj później czyszczarka. Co wszyściutko jest idealne. Myślę, że mamy do omówienia tych maczynek trochę. Ja ogólnie wiem, dzisiaj obiecywałem, że będzie bolusiowo, ale niestety nie udało mi się. Czekajcie. Chcę sobie wyłączyć ten psichód. O. Jest okej już czy nie? O, to jest już okej. Dobra, także wysypiemy sobie teraz oto na tą naszą ładną, piękną maszynkę. Już nam się tutaj, jak widzicie, otwiera na O. No i jestem bardzo, bardzo ciekawy. Aha, tą pewnie musimy... Aha, już wiem. O, zajedziemy z tej strony. O, troszkę mi się wjechało na buraczki. I tak dzisiaj ze szkoły nawet się urwałem, bo tak mówię, kurde, DLC miało wyjść. Mówię, no tak, zapomniałem. Dobra, rozłożymy sobie teraz
mogę wyjść naszą maszynkę. Oj, nie się... tutaj chyba nie stało za bardzo. Sypanie. No powiem wam, ta animacja naprawdę rozwaliła mi system. Idealna jest. Szkoda, że tak krótko, no ale to mówię, to przetestujemy sobie kiedyś, wszystkiego wam nie będę pokazywał. Przetestujemy sobie na innych odcinkach, bo na pewno będę chciał coś zagrać i wykorzystać to w mojej jakiejś tam serii zagranicznej może. Okej, roztworzymy sobie teraz rurę i powinniśmy to wysypać. Jestem ciekawy, czy ta animacja, ale raczej pewnie tak będzie. No tak jak myślałem, jest też i z tego. No zobaczcie sami. Moim zdaniem idealo, bombastic, fantastic. Przechodzimy sobie do kolejnej maszynki. Tutaj mamy beczkę Zuhammer wraz z tylnym, nie wiem jak to powiedzieć, grubelem, agregatem. Już lecimy do sklepu sobie to zobaczyć. Zuhammer. No to tutaj taki opis, jak ja bym praktycznie powiedział. Cena 54,12, nie jest źle. Jeśli chodzi o ciągnik, no ciągnik troszkę więcej kosztuje, bo 250 tysięcy prawie. No coś, no troszkę coś za coś. Ale powiem wam, że no coś innego, bo ciągle tymi ciągnikami się robi, wiecie, to nie sprawia już takiej frajdy. A takim czymś naprawdę warto fajnie pojeździć. Nie wiem, czy jest w ogóle takie coś zrobione do 13 czy też 15. Ale jeśli chodzi teraz, to naprawdę ten pak bardzo mi pomoże, bo na pewno pomyślę coś nad serią taką do właśnie wykorzystania tego dodatku. No jak widzicie tutaj tak samo idealnie, środek fajnie dopracowany. Moim zdaniem powinno się siedzieć troszkę bliżej, ale nie wiem jak to jest naprawdę, bo jeszcze z taką maszynką nie spotkałem się nigdzie na żadnych pokazach, ani gdziekolwiek. Środek też bardzo fajnie zrobiony, podobnie jak właśnie tamten poprzedni, jeśli chodzi tutaj o lustereczka. To tak dopasowane, bo dopasowane. Gdyby nie było tej beczki, no troszkę źle. Z racji tego, że no nie widzimy co się za nami dzieje, no ale trudno. Musimy sobie jakoś tak z tym poradzić. Dobra. Jeśli chodzi o animacje, są animacje oryginalne oczywiście. Wszystko tutaj ładnie, bardzo fajnie działa. Nie, powiem wam, super sprawa. Tu chyba ogólnie wchodzi ponad 20 tysięcy litrów. Także no idzie się już pobawić. Jak ma się jeszcze jakąś tam beczkę, żeby to dowieźć na pole czy coś, to naprawdę jak najbardziej polecam. Nie, fajnie to wygląda. Tak wiecie, na szybko wszystko poustawiałem, bo nie chciałem już sprawdzać. Z tego co jedynie to widziałem właśnie, to te animacje. Podnoszenie, wszystko fajnie działa. Jeśli chodzi o kupowanie, to ten ciągnik kupujemy oddzielnie, to wszystko stoi na takim, wiecie, na takich tych nóżkach. I później właśnie to podjeżdżamy sobie i wiecie, tak jak te kontenery. Jeżeli wie ktoś o co mi chodzi. Zresztą pokażę wam na koniec dzisiejszego odcinka. Zaraz przejdziemy sobie jeszcze rozrzucić obornik. Szkoda, że jest tak mało, ale praktycznie no firma Holmer chyba nie robi więcej maszyn jakichś swoich. To chyba są takie główne maszyny, które oni stworzyli i nic więcej raczej nie mają. Z tego co się orientuję, nie muszę posprawdzać w internecie. Także no, jak widzicie, fajnie tutaj już się wszystko brudzi. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie. O! Będzie miniaturka fajna. Dobra, to jeszcze nam został rozrzutnik. A, i jeszcze do ładowania. O to, żeby nie było teraz tak. Ten to polecimy sobie do rozładunku. Mamy tutaj przyczepę. Jeszcze Holmer oferuje nam przyczepę. Na 25 tysięcy... O Jezu, 25 tysięcy litrów. Czyli 25 ton. Oraz zbiornik na buraki 35 ton, ten, który już wam przed chwilą pokazywałem. Także jeśli chodzi na takie właśnie duże serie, tak jak myślę z tej zagranicznej, to fajna sprawa by była. Tu wcześniej już sobie wysypałem ze dwa zbiorniki, żeby wiecie, zobaczyć jak z animacją będzie sypania. Prawdopodobnie to będzie tak jak z kombajnu. Ogólnie fajnie się napełnia, bo bardzo dużo jest tych takich małych kupeczek i gdzie nie tylko się podjedzie, to jak widzicie wszystko się fajnie bardzo unosi. Tutaj zaraz będziemy mieli końcówkę. Możemy sobie już rozłożyć powoli rurę. Fajnie pomyśleli, bo naprawdę trochę, jakby to powiedzieć, urozmaici nam tą grę. Jestem ciekawy, czy da się sterować. Czekajcie. Nie, chyba wiecie co, nie da się sterować. No jedynie możemy, jak wiecie, też zmieniać. O, wow. A to po co? To tego to wam nie powiem. Rozłóż. A, i tutaj oczywiście mamy też psichut, o którym wspominałem. Poczekajcie, jeszcze nie syp. Mamy taki psichut i w drugą stronę również, jak i w Holmerze. Także wyłączam na razie psichut i idziemy to wysypać. Au.
szybkie wysypywanie, zobaczcie. Naprawdę szybkie, także ta maszynka fajnie się przyda na jakąś dużą serię, gdy będzie chciał ktoś, wiecie, po polu szybko pojeździć. Zaraz sprawdzimy, ile to ogólnie leci, ale myślę, że ze 40 zamknie spokojnie na liczniku. Zaraz wyjdziemy, mam taki kawałek prostej. Pojedziemy tym od buraków. Także no, ta maszynka na pewno też na duży plus, jeśli chodzi o rozładunek zboża. Dobrze, to jeszcze zostawię akurat sobie na buraki, a teraz sprawdzimy, z jaką prędkością ten holmerek może pomykać, bo to na pewno może nam się przydać. O, tutaj jak widzicie bolusiowo na takie maszyny to jest 42, tak jak myślałem. Także super, super. O, tam w dole jeden holmerek stoi. No i teraz bierzemy się za obornik. Jestem bardzo ciekawy, jaka odległość rozrzutu będzie. Dlatego może wyjedźmy sobie troszkę tutaj dalej. No i co? No możemy startować. O kurczę. Za dużo rozrzutu to nie ma. A nie, ma jednak. Dobra, sorry, mój błąd. Więc 15 metrów? Więcej. Ale jeśli chodzi o animację, wszystko bardzo fajnie zrobione. Ej, powiem wam, że... Kurde, ale teraz myślę, bo do takiej typowo z USA serii to nie będzie pasować, ale na jakieś takie duże maszyny, takie wielkie, wielkie gospodarstwo. No, jak sami widzicie, czekam na wasze jakieś pomysły w opisie. Może coś byśmy z tym zrobili, bo coś innego by było na kanale. Fajne, fajne te odcinki by mogły być z takimi maszynkami. Kurczę. Idealo. 20 ton bodajże chyba wchodzi na niego. Także już coś tam się załaduje. No i rozrzut naprawdę, naprawdę duży. Muszę sprawdzić zaraz, zobaczymy czy pitrze, na jaką odległość tutaj rozrzuca. Może być więcej niż 15 metrów, wiecie. Ale zaraz to sprawdzimy, bo nie jestem tego pewny na 100%. No animacje wszystkie bardzo ładnie chodzą, wszystko ze sobą współgra. I lecimy, bo chcę krótszy ten odcinek zrobić z racji tego, że ja dzisiaj wam to muszę wydać, bo tak ze szkoły, tak jak mówiłem, się urwałem, żeby to dla was nagrać i jeszcze na dzisiaj wrzucić. Także na razie ma od rana mieście FIFA, a teraz pod wieczór pewnie pojawi się właśnie ten dodatek. No to tak, fajnie, fajnie, dobra, super, idę to teraz sprawdzić. Co my mamy tutaj z tym rozrzutniczkiem? 20 metrów rozrzutu, no pomyliłem się o 5 metrów, no 20 ton wchodzi na niego. A już wam pokażę właśnie jakiś jeszcze do kupienia, przypuśćmy, i weźmy sobie tutaj przyczepkę. Będzie gdzieś tam w sklepie stało. O! Jak widzicie, po kupnie to wygląda tak. Tutaj już nie będę się bawił, bo mam bardzo mało miejsca na to. Wjeżdżacie sobie tym holmerkiem, normalnie podpinacie to jako przyczepę. Także kochani, ja w dzisiejszym odcinku dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Moim zdaniem kolejny dodatek na plus i fajnie, że go mam. Także na pewno coś z nim na jakiejś serii pomyślimy. Także jeszcze raz wielkie dzięki za uwagę. Do jutra, bo typowa. A w sobotę bolusiowo, także jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę. Do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, cześć!